Troszkę czasu minęło, odkąd wypuściłem dwie poprzednie części, jeśli chodzi o kryzys na rynku matrymonialnym, a w tym czasie zdążyło się kilka osób w tej kwestii już odpalić. Nie pod moją sekcją komentarzy, ale między innymi na Twitterze, co chociażby widać tutaj, albo tutaj. Ale to tylko pokazuje, że te wszystkie bzdury, jakie mainstream wypowiada... Chodzą tak naprawdę w czyjąś mentalność do tego stopnia, że jeżeli widzą odmienne zdanie, nawet jeżeli są oparte na jakichś chociażby badaniach naukowych czy czymkolwiek innym, no to zaczynają to najzwyczajniej w świecie negować. A pragnę tylko przypomnieć, co powiedziałem w jednym z wcześniejszych materiałów. No ale przechodząc do meritum, pora w końcu powiedzieć to, czego po pierwsze mainstream nigdy nie powie, a nawet będzie próbował temu jawnie zaprzeczać. Tak więc wcale, a wcale zdziwiony nie byłem, że pojawiły się tego typu kwestie. Nawet ten sam koleś wspominał na Twitterze o efekcie Duninga krugera mówiąc, że ja się kompletnie nie znam. Hej, Sherlocku, gdybyś obejrzał moje inne materiały, to byś wiedział chociażby, że mówiłem wprost. Nie wierzcie mi na słowo. Sami sobie sprawdźcie, sami się przekonajcie, jaka jest prawda, szukajcie informacji. Ja tylko je przekazuję, a to, czy się z nimi zgadzasz, czy nie, to już jest inna kwestia. Nie musisz mi wierzyć, możesz sprawdzić sam, do czego szczerze zachęcam. No, ale do W jaki sposób mainstream zabija w mężczyznach męskość, a w kobietach typowo kobiece zachowanie? Może cofnijmy się i wróćmy do różnic. Co cechuje wartościowego faceta? Przede wszystkim jest opanowany, potrafi kontrolować swoje emocje, to znaczy wie, kiedy może je okazać, a kiedy nie. Stawia na konkurencję, na samodoskonalenie się w każdym aspekcie fizycznym, zbieranie zasobów intelektualnych, finansowych itd. Przede wszystkim ma silną męską ramę. Co to jest męska rama? To jest zestaw cech i poglądów. Które muszą, podkreślam, muszą pozostać nienaruszone. Z kolei kobieca rama bywa często e, zmienna. Możemy to sobie porównać do strumyka biegnącego e, przez górę. To fa e, faceta rama męska rama ma być tą górą, a kobieca rama ma być właśnie tym strumykiem, który przepływa wzdłuż tej męskiej ramy. Chodzi tutaj o wpasowanie się w daną ramę. Bardzo często dochodzi właśnie do tego, że jeżeli mamy do czynienia z wartościowym mężczyzną, to właśnie kobieta próbuje wejść w ramę faceta. Jeżeli jest odwrotnie, no to facet jest niskiej wartości, a po drugie kobieta nie traktuje go poważnie. Do tego mamy skłonności do konkurowania z innymi. Wiecie, chce się pokazać, że jest się w czymś najlepszy i tak dalej, i tak dalej. A jak to wygląda u kobiet? U kobiet wygląda tak, że ona nie jest konfliktowa. Bardzo często, jak widzicie, jakieś zawody to hej, nie liczy się zwycięstwo, liczy się zabawa i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie takie y, kobiece podejście. To niestety jest psikus, jakie nam e, zostawiła ewolucja, ze względu na to, że kobieta jest bardziej z natury ugodowa. M Chociażby dlatego, że musi taką być, żeby mieć jak wytrzymać przy dziecku, które będzie trzeba odchować. Nie? Yy, niestety to do tego się sprowadza. I co takiego właśnie robi mainstream? Hmm. Otóż mainstream, a w zasadzie głównie feministki, próbują wmówić, że kobiety są takie same jak mężczyźni. Czyli właśnie takie gadanie, że wiecie, dzielna, silna, niezależna, stawia na swoim i tak dalej. To są właśnie typowo męskie cechy i próbują wzbudzić je właśnie w kobietach, doprowadzając do tego, że chociażby będzie bardziej konfliktowa, bo skłonności do konkurencji sprowadza się również między innymi do większych skłonności do konfliktu, a z racji tego, że kobiety mają podejście mocno emocjonalne, mają też większy problem z opanowaniem tych emocji. Ekspresja emocjonalna jest znacznie wyższa, co prowadzi chociażby do agresywnych zachowań względem partnera. A jeśli następują takie agresywne zachowania, bądź co gorsza, akty przemocy z jej strony, no to już jest po ptakach ten związek nie będzie miał przyszłości i albo dany facet będzie jeszcze bardziej cierpiał z taką osobą, albo on się urwie. To jak najszybciej. Ja osobiście polecałbym drugą opcję. I czym się to przejawia? Przejawia się to chociażby tym, że jeżeli taka kobieta weźmie to do siebie i zacznie piąć się w karierze, to pojawia się taki dosyć poważny problem, że jeżeli albo poprzez Instagrama otrzymuje dużo atencji, no to faceta nie będzie traktowała poważnie, nawet jeżeli będzie wartościowo wyżej od niej. Dlaczego? chociażby dlatego, że przez ten ogrom atencji właśnie od bandy simpów i spermiarzy. Jej się wydaje, że na przykład nie wiem, może być 5 na 10, a jej się wydaje, że jest 10 na 10, bo dostaje tyle słodzenia, tyle osób jej słodzi, więc na pewno coś jest na rzeczy, a ten koleś jest jakiś jebnięty. I do tego się to między innymi sprowadza. A jeżeli kobieta nie okazuje szacunku facetowi, no to ten związek też nie ma przyszłości. Będzie miała większe skłonności do zdrady w takim związku, i mało tego, że jeżeli dokona tej zdrady, nawet jeśli się tam przyzna, to zwali to na niego. Dlaczego? Bo się zmieniłeś, nie byłeś wystarczający, potrzebowałem pocieszenia. Taka próba zrzucenia z siebie odpowiedzialności się pojawi, tak? I do tego też właśnie yy, doprowadza, że się nie bierze tej odpowiedzialności. A w momencie, kiedy piętnuje się złe zachowania, chociażby w postaci OnlyFans itd. Tak no to Kobiety mają pewnego rodzaju czerwoną lampkę, która może im się zapalić, nie będą aż takie rozwiązłe, będą potrafiły docenić faceta, nauczą się większego szacunku do facetów, a co za tym idzie, te związki będą bardziej trwałe. A niestety z racji tego, że się próbuje zrzucać odpowiedzialność chociażby za OnlyFansy, no to mamy takie przekonanie, że to kobieta jest tak naprawdę nagrodą. A jak wygląda rzeczywistość? Wbrew pozorom pięknych i poukładanych kobiet jest mnóstwo na świecie. Naprawdę jest ogrom. Ale jeśli chodzi o wartościowych mężczyzn, to jest ich coraz mniej. Właśnie między innymi przez to, co próbuje się wmawiać w kontekście właśnie tych złych zachowań. I co mam na myśli, e, mówiąc o tych e, złych zachowaniach? Wyobraźmy sobie sytuację, że pojawi się facet, który OnlyFans nazwie, tak jak ja to powiedziałem wprost, e-prostytucją. Czyli de facto e, różnica między taką typową dziwką z ogłoszenia na Roksie, a taką OnlyFansiarą różni się tym, że z OnlyFansiarą się nigdy nie zobaczy na żywo i się jej nie dotknie, to co się wtedy zaczyna? Zaczynają się tak zwane shaming tactics, czyli próba ośmieszania, zawstydzenia. W jaki sposób? Ano rzucając takie określenie jak seksista, mizogin, yy, patriarchat nieistniejący, czy też yy, inne duperele, które mają na celu tak naprawdę ośmieszyć, i nie ma tak naprawdę w jaki sposób się do tego ustosunkować. Nie ma jak się tego odbić, bo to są nic innego jak puste frazesy. Zapomniałem dodać mojego ulubionego, jakim jest toksyczna męskość. I co, według mainstreamu, jest tak naprawdę tą toksyczną męskością? Hmm. Chociażby posiadanie męskiej silnej ramy, czyli wiecie, właśnie to. Te wartości, o których wspomniałem, typu, nie wiem, jeżeli e, dana osoba lubi tylnionapędowe auta, e, jakieś wiecie, e, sedany duże, nie wiem, pokroju BMW serii 5 i tak dalej, Alaska laska namawia na crossovera, no to wiecie, męska rama polega na tym, że on się uprze i będzie chciał BMW serii 5 na przykład, nie? Bo na przykład, nie wiem, bez, jest BMW-arzem albo fanem e, tylnionapędowych limuzyn. Taki przykład głupi podałem, ale wiecie o co chodzi. I taka chociażby stanowczość i kontrola emocji jest nazywana toksyczną oraz przede wszystkim właśnie krytykowanie złych kobiecych zachowań, jaki jest chociażby żebranie o atencję w social mediach, żebranie o hajsy na OnlyFans czy tego typu w stronach z e-prostytucją. I co się wtedy dzieje? No wiecie, jeżeli ktoś jest nagle nazywany toksykiem, no to chciałby tak naprawdę to zmienić, no bo to jest taki wiecie, wjazd na emocje, tak? No i tak naprawdę, wiecie, dają rozwiązanie typu wiecie, możecie okazywać emocje, możecie płakać, nie musicie o siebie dbać i tak dalej i tak dalej. I co się wtedy dzieje? Dużo facetów przestaje to robić. Przestaje zdobywać zasoby właśnie intelektualne, finansowe i tak dalej, przestaje dbać o siebie i tak dalej, i to sprowadza się do tego, zaniżają swoją wartość, zaczynają słodzić, właśnie, czy to na Instagramie, czy płacić onej fansy, i tak dalej, sprawiając, że z roli króla, którym mogliby być, sprowadzają się do roli sługi, którzy wielbią swoją księżniczkę ponad niebiosa. A tak jak wspomniałem, kobieta pod kątem wartości patrzy tylko na równi bądź wyżej. Tak więc, jeżeli facet doprowadza do tego, że zaniża swoją wartość, że tak naprawdę niszczy swoją męską ramę, no to wówczas żadna kobieta nie chce traktować tego poważnie. Pomimo tego, że same w mainstreamie mówią, że hej, to jest męskie, i tak dalej, i tak dalej, to jednak zwróćcie uwagę, że. Jest coraz mniej związków, czy to formalnych, czy to nieformalnych. Mamy niż demograficzny, który też właśnie przejawia się tym, że jest coraz mniej związków. I przede wszystkim jest jeszcze tego inna strona. To znaczy, są faceci, którzy nie dają się tak naprawdę tej mainstreamowej papce. I nie mówię teraz tutaj o Red bo Red to jest po prostu wiedza. Dl żebyśmy się zrozumieli. Ale ci faceci, między innymi, też widzą to, że kobiety zaczynają zyskiwać męskie cechy, czyli też, między innymi, skłonności do konfliktu. A facet, ten wartościowy, oraz przede wszystkim ten świadowy, nie chce zadawać się z konfliktową kobietą. Nie chce. Po prostu woli tak naprawdę być sam, żyć samemu, niż zadawać się z kimś konfliktowym. Tak? I widząc tak naprawdę, w którą stronę to idzie, część facetów właśnie tych świadomych po red pillu i tak dalej, i tak dalej, wolą nie podchodzić do tego. I to się właśnie nazywa MGTOW, czyli skrót od Men go the their own way. Czyli mężczyźni idą swoją własną drogą. I dlatego w rynku matrymonialnym pozostaje tak naprawdę garstka facetów wysokiej wartości, którzy sobie nie dadzą wejść na głowę. Mają swoje zasoby, mają swoje wartości, którymi do końca kierują się w życiu, i tych facetów jest coraz mniej. I mało tego, że im też próbuje się wmówić, że są toksyczni, bo są tacy i tacy. Między innymi właśnie wspomniany na samym początku Okiem Boomera próbuje wmówić, że to jest toksyczne, że właśnie krytykowanie OnlyFansów jest toksyczne. Że mówienie, że kobieta jest z natury uległa, to też jest toksyczna męskość, rzekomo. To jest właśnie przejaw tego, co robi ten system. I fakt, że on ma żonę, niczego tak naprawdę nie zmienia. To wręcz pokazuje, że on dał się tej swojej żonie oswoić. I wiecie, co się dzieje w takim przypadku? Ja osobiście mu tego nie życzę i oby otworzył oczy jak najszybciej. Ale Właśnie ta jego żona, przynajmniej ja tak podejrzewam, będzie miała skłonności do zdrady. Będzie rozglądać się za innymi facetami, albo żeby poszukać czegoś lepszej wartości, albo zwyczajnie, żeby spojrzeć na to, że teraz już nie ma najlepszego wyboru. Bo prawda jest taka, że jeżeli Laska trafiła na swój najlepszy wybór, to nie będzie oglądać się za innymi facetami. Bo tak jak wspomniałem, Kobieta okazuje uczucia będąc wierną. Z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć o pewnej ważnej rzeczy, mianowicie podczas trwania związków, czy może nawet przed jego mniej lub bardziej oficjalnym sformalizowaniem. Kobieta ma tendencję do robienia tak zwanych shit testów. Na czym one polegają? To są takie drobne y, rzeczy, przez których z roli dominującego przechodzisz na rolę uległo. Chodzi tutaj o takie typowe y, ustępstwa. I tutaj jako przykład niech mi posłuży klasyka klasyków, czyli y, zatrzymanie chłopa przed wyjściem na piwo z kolegami. To jest jeden z takich najbardziej widocznych głównotestów. I w jaki sposób go najlepiej zdać? Oczywiście, nie jakimś wyjeżdżaniem z ryjem pod tytułem, że idę i chuj, tylko rozegraniem tego dyplomatycznie, na zasadzie, słuchaj, ja już cię dawno umówiłem, więc nie odwołam tego 5 minut przed 12, ale jak chcesz tak bardzo ze mną spędzić czas, no to chodź ze mną, będzie fajnie, zobaczysz. I to jest właśnie element męskiej ramy, jaką jest chociażby asertywność. I właśnie to też, między innymi, próbuje się zabijać w mężczyznach. No dobra, ale co się dzieje w momencie, kiedy wpaja się kobietą tę papkę? Otóż robi tych shit testów znacznie więcej. A co się dzieje w momencie, kiedy robi więcej tych shit testów? No cóż, tak się składa, że jest większa szansa, że facet je obleje, a jak jest większa szansa, że je obleje, no to jest większa szansa, że ten związek najzwyczajniej w świecie się posypie. Albo co gorsza zacznie przechodzić do agresywnych zachowań znacznie znacznie szybciej co tak naprawdę przyspieszy rozpad tego związku bo jeżeli kobieta przestaje szanować no to już jest koniec a jeżeli dodatkowo wyskakuje z łapami no to już nie ma co na to patrzeć nie chłop się pakuje i zerwie z nią kontakt jak najszybciej mało tego jest jeszcze jeden poważny problem który ja osobiście widzę bo ja też wspominałem, że ej, facet może sobie popłakać, i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, co się wtedy stanie, jeżeli ktoś y, spróbuje przed kobietą się rozbeczeć, albo zrobi to nawet publicznie na przykład na YouTubie? Te same osoby, które gadały, że ej, można płakać, można, trzeba okazywać uczucia, i tak dalej, i tak dalej, zaczynają cisnąć bekę z tego faceta, nawet po kilku latach. Od zrobienia tego. Nie wierzycie. W takim razie spójrzmy na to. Poradnik odsługi samicy. Zawsze zakładaj, że samica kłamie. do momentu, aż to się okaże prawda. Strasznie zakompleksiony, strasznie niepewny siebie, że każdą laskę podejrzewa o zdradę. Zacząłem chcieć więcej. Zacząłem być zazdrosny, o i czas. Tamica jest istotą emocjonalną. Nie jest w stanie myśleć stricte logicznie jak mężczyzna. I w momencie, kiedy leciała ta piosenka, przytuliła mnie. I nigdy w życiu się nie czułem aż tak akceptowany. Żeby nie było, muszę wam przybliżyć kontekst. To jest TikTok od Okiem Beciaka, w którym po prostu próbuje Karionera ośmieszyć. A robi to poprzez zestawienie tego, co mówi aktualnie, czyli właśnie tutaj ten poradnik obsługi, poprzez to, co mówił dwa lata temu, czyli właśnie o tym zakompleksieniu, że wszędzie widzi zdradę, i tak dalej. Z filmem sprzed czterech czy pięciu lat, w którym wyjaśniał kłamstwa. Pewnej jakiejś jego byłej laski, w którym faktycznie się rozbeczał. I ta sprawa ciągnie się do dzisiaj do tego stopnia, że ludzie non stop jako jedyną argumentacją na to, że on pierdzieli bzdury, było tak naprawdę wyciąganie tego. Pomimo tego, że w ogóle ten film skasował jakieś e, półtora roku temu. A sam film był wypuszczony, nie wiem, 4-5 lat temu. To jest szmat czasu, przez to przez ten czas można naprawdę wiele w sobie zmienić. Na przykład uzyskać odpowiedzi na pytania dlaczego tak się stało, dlaczego tak się dzieje, bardzo często i tak dalej. I co w tym złego? Ale to też pokazuje, co się dzieje, kiedy słucha się mainstreamowej papki, czyli właśnie to okazywanie emocji, nazywanie opanowania właśnie, że jest to toksyczna męskość i tak dalej. A jeszcze dodatkowo przekazywanie informacji, o których ja tutaj mówię, czyli właśnie jak powinien się facet zachować. Najlepiej, żeby właśnie zachowywał tę męską ramę, żeby był stanowczo opanowany, i tak dalej. To bardzo często właśnie też to nazywa się toksyczną męskością, mizoginią, i tak dalej. Nawet jeżeli mówisz o tym spokojnie, nawet jeżeli podasz tutaj argumenty, badania naukowe, cokolwiek innego, to wszyscy powiedzą, że jakaś cię skrzywdziła i tak dalej. Będzie próba umniejszania tego, co właśnie widzieliście popis u Okiem Boomera, czyli właśnie największego simpiarza na TikToku. Tak podsumowując już pokrótce, jeżeli mamy sytuację, w której mainstream wmawia kobiecie, że powinna mieć typowo męskie cechy, czyli właśnie skłonności do rywalizacji, do pięcia się w górę i tak dalej, gdzie facet na to tak naprawdę nie zwraca uwagi, nie jest to dla niego istotne, a facetowi wmawia się tak naprawdę kobiece zachowania, czyli skłonności większe do ciągłego okazywania emocji, do okazywania łez, do niedbalstwa o siebie itd., no to mamy sytuację, w której kobieta podnosi swoją wartość, a facet ją obniża i doprowadza do tego, że te kobiety mają coraz mniejszą pulę facetów do wyboru a faceci mają coraz mniej możliwości do tego, żeby w ogóle kogoś poznać i wiecie, tutaj rozwiązanie jest proste i wspominałem też o tym w poprzedniej części czyli nie danie sobie wmówić, że typowo męskie zachowania są toksyczne Jedynie toksycznym może być skłonność do agresji, do przemocy, ale jeżeli mówimy tu o opanowaniu, i tak dalej, no to to nie jest toksyczne. Jeżeli będzie się wmawiało, że to jest toksyczne, no to jest kicha. A kobietom nie wmawiajmy męskich cech, że one są dzielne, silne, niezależne i tak dalej. Niech po prostu będą sobą, i tyle w temacie. Nie muszą nikomu niczego udowadniać. Niech po prostu sobie będą, niech po prostu sobie żyją, niech przejawiają swoje naturalne zachowania. I tyle. Nie wmawiajmy im, że mogą być na równi z mężczyznami, bo nie, nie będziemy sobie równi. Różnimy się. Jesteśmy po prostu od siebie odrobinę inni. Faceci są inni, kobiety są inne, ale to się pięknie dopasowuje. Nie niszczmy tego. Taka moja rada do wszystkich, którzy tego posłuchają. I tutaj jeszcze taki mały bonus w postaci efektu tego, co się dzieje, jeśli kobieta ma tę wiedzę i jest jej świadoma. Otóż robi mniej gówno testów, a jak robi mniej gówno testów, mniejsza szansa, że facet jej obleje. Mniejsza szansa, że facet jej obleje, związek będzie trwalszy. dalszy. Okay, Okej, to wszystko co na dzisiaj przygotowałem. Jeśli podobał Ci się materiał, to standardowo łapa w górę. Jeśli chcesz oglądać więcej, no to subik. Dziel się z tym z innymi, na przykład na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku, wszędzie, gdzie się da. A tymczasem ja się zwijam, pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.